witam w drugiej części poświęconym koszyczkom zanętowym, tym razem koszyczki na rzeki, tylko na rzeki, nie jakieś tam cieki. Są to koszyczki dedykowane do dużych uciągów. Ja łowię na Wiśle, na dużych naprawdę uciągach, gdzie potrzebuję koszyczki 120-150 to minimum, ale i większe. Ten koszyczek ma 180 gram i pojawiły się w pierwszym filmie, który miał naprawdę bardzo dużo odsłon, uwagi jakieś śmieszne, że po co robić koszyczek, gdzie można za 3 zł kupić już sobie gotowy i spawać i się z tym męczyć i tak dalej. Otóż już odpowiadam, taki koszyczek kosztuje mnie wyprodukowanie materiały w granicach 80 groszy, no niech będzie złotówkę już maksymalnie przy jakiejś, nie wiem, grubości super profilu. I najtańsze badziewiaste, jakieś jacksonowskie, czy jakieś śmieszne koszyczki w granicach tam 150 gram i więcej, ważą w około 4 zł. Korumy, prestony lub nie wiadomo co jeszcze, to koszyczki już kosztują kilkanaście złotych. Za jednego koruma przykładowo, który kosztuje, nie wiem, 14-15 zł, czy coś w tym stylu, mam kilkanaście koszyczków. Łowiąc jednym korumem, tracąc go przy pierwszym zarzucie, mogę sobie wyrwać włosy z głowy, bo zaraz będę się zastanawiał, czy nie stracę następnego. A ja przy tych koszyczkach sobie rzucam w to samo miejsce, stracę ich 10, ale złowię piękne ryby i po prostu i ja się mogę śmiać z kogoś, kto będzie stał obok z super koszyczkami i bał się ich używać. Do koszyczków rzecznych na duże uciągi potrzebujemy profili, płaskowników i kątowników. Już tłumaczę, cofam ten koszyczek, albo go zostawię. Już tłumaczę, jak to wygląda. Potrzebujemy płaskowników, z tym, że naprawdę takich konkretnych płaskowników. Te płaskowniki mają 2 cm czy 2,5 cm. Będą miały 2,20 jakoś coś takiego na centymetr prawie, na centymetr. Czyli potrzebujemy już naprawdę grubych, mocnych płaskowników, które są w miarę ciężkie, czyli o średnicy 2-2,5 cm, to znaczy o szerokości 2-2,5 i na centymetr 8 mm, w zależności jakie dostaniecie, jaką chcecie masę osiągnąć. Następnie potrzebujemy kątownika, no tu taki wziąłem pierwszy lepszy, kątownik postawimy z tej strony, kątownika, z którego wycinamy tak naprawdę rzeczy, które będą służyły nam do montażu całego tego koszyka. No jak się uparcie przewraca, dobra, niech będzie tak. I płaskowniki. Płaskownik w tym wypadku ma chyba 3x3. No tam 3,20. 3x3 można powiedzieć. 3,20x3,20. Tak on wygląda. W kawałek nie będę kładł jakichś takich nie wiadomo jakich odcinków. I co? Bierzemy płaskownik docięty. Przykładowo tak jak ten docięty przeważnie chyba mam na 7 cm. Tak, 7 cm. Zgadza się. Ten też ma, ten ma 6,5. Bierzemy sobie płaskownik, docinamy do niego, to znaczy profil, bierzemy sobie, docinamy do niego na odległość taka, jaka jest nam potrzebna, czyli też na 7 cm taki kawałek. Później zaczep dostawiamy tu i haft jeden tutaj, jeden, dwa hafty od spodu również delikatnie z pawereczką cykamy sobie. I po co robimy tak? Nie na całość. Po to, że woda tu przepływa sobie swobodnie i wypukuje nam zanęty ze środka. Odstawiam to z powrotem. I finalnie wygląda to w ten sposób. Finalnie wygląda to w ten sposób, że
Tutaj jeden spaw, tu drugi, tu trzeci. Tutaj spawik, tutaj sobie też spawik. Wiążemy sobie nitkę. Dopiero już jak uspawamy to wszystko do kupy, wiążemy sobie nitkę i to maczamy na nitce w słoiku z farbą. Odwieszamy do wyschnięcia i mamy naprawdę rewelacyjne koszyki. Tak jak te tutaj mają w granicach 180 gram. Ja mogę sobie wziąć wiadro koszyków, które mnie kosztuje grosze. Te mają, ten ma stówę, bo ma cieńszy profil. Ten ma 120. Ten ma też, ten ma stówę, ten będzie miał chyba 80 albo coś porównywalnie, już nie pamiętam, bo sobie poprzestawiałem je. I tutaj też jest 80, taka zwykła przelotowa, jakiś mniejszy uciąg. Tak więc proponuję robić swoje własne wyroby, tego typu koszyki z tworzyw robione przez firmy. Kosztują kilka lub kilkanaście złotych. Dla mnie to jest po prostu, no nie będę nic mówił, co to jest dla mnie, no co najmniej przegięcie. I koszyk za złotówkę zrobiony przez siebie samego daje mega satysfakcję z połowu. Jadę, biorę ich naście lub 10, rzucam tam, gdzie chcę, tam, gdzie są jakieś zwady, tam korzenie lub gdzieś, gdzie może być jakaś przeszkoda. Tam są ryby, tam łowię, tracę, zakładam następny i tyle. Tak więc pozdrawiam pozytywnie naładowanych energią wędkarzy i niebawem też się ukaże kolejny materiał. Tak więc do następnego razu.